Bardzo gorąco i serdecznie witam wszystkich. Przed nami kolejne rozważanie dotyczące proroz Księgi Apokalipsy. Zanim jednak otworzymy Księgę Apokalipsy, czyli objawienie Świętego Jana, chciałbym podać dwa ogłoszenia. Mianowicie pierwsze, te, które podaję zazwyczaj za każdym razem. Jeśli ktoś ze słuchaczy będzie pragnął posiadać materiał dzisiejszego spotkania, to oczywiście proszę, aby napisać i wtedy drogą elektroniczną wyślemy. Drugie ogłoszenie dotyczy tak zwanej korespondencyjnej szkoły biblijnej. Chciałbym Państwa zachęcić do wzięcia udziału w tym sposobie poznania pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. Chwalę sobie niezwykle korespondencyjną szkołę biblijną na bazie doświadczeń mojej mamy. Moja mama była osobą głuchą, która porozumiewała się za pomocą języka migowego i analizując również ruch ust osoby, z którą rozmawiała. Swego czasu zapragnęła poznać Pismo Święte, no ale oczywiście nie słysząc, nie była w stanie brać udziału w jakichś prelekcjach, wykładach, spotkaniach biblijnych, ale ktoś jej podsunął korespondencyjny kurs biblijny. Moja mama czytać i pisać potrafiła oczywiście, a więc skorzystała z tej formy poznania Pisma Świętego. Ukończyła kilka kursów biblijnych, chociaż była bardzo skromną kobietą, jej wiedza biblijna no naprawdę była zdumiewająca właśnie dzięki skorzystaniu z korespondencyjnej szkoły biblijnej. Możemy uczestniczyć w tym korespondencyjnym kursie biblijnym klasycznie, a więc przysyłane są nam materiały. Na papierze my wypełniamy testy, odpowiadamy na poruszane tam kwestie, odsyłamy materiał, jest on oceniany, odsyłany nam z powrotem z kolejnym materiałem, kolejnej lekcji, albo też możemy brać udział w tym kursie drogą internetową. Wszystkie dane na ten temat znajdziecie Państwo pod dzisiejszym spotkaniem, no i oczywiście w opisie dzisiejszego rozważania. No i oczywiście chciałem dodać, że te kursy biblijne są bezpłatne i do niczego nie zobowiązujące. Ich celem jest umożliwić jak najszerszej, po prostu jak największej ilości ludzi poznanie Pisma Świętego. Tutaj akurat w ręku trzymam taki kurs pod tytułem Śladami Apostoła Pawła. Bardzo fajny kurs dotyczący dziejów Nowego Testamentu, życia i działalności apostoła Pawła. Zasad wiary, nauki, którą zwiastował i głosił, ale są również kursy dotyczące księgi Apokalipsy, księgi Daniela, życia pana Jezusa, dziejów Starego i Nowego Testamentu, zasad wiary. Są nawet kursy zdrowotne w, w korelacji z naukami Pisma Świętego, a nawet kursy dotyczące archeologii biblijnej. Wszystko to znajdziecie właśnie w ogłoszeniach podanych pod dzisiejszym materiałem. Teraz przejdźmy do rozważania Księgi Apokalipsy w dniu dzisiejszym. Chciałbym mówić o sądzie ostatecznym. Ciekawy temat. Wiele pytań. Oczywiście temat podzieliłem na dwie części. Dzisiaj przestudujemy sobie pierwszą część, a następnym razem drugą i ostatnią. Najpełniejszy biblijny opis sądu ostatecznego znajdziemy w Objawieniu Świętego Jana, proroczej ostatniej księdze Nowego Testamentu. Ten opis znajduje się w Księdze Apokalipsy, w dwudziestym rozdziale i tutaj wersety od 11 po 15, 20 rozdział od wersetu 11 po 15. Jan, któremu dano zobaczyć wizję sądu ostatecznego, opisał ją w następujący sposób. I widziałem wielki, biały tron i tego, który na nim siedzi, przed którego obliczem pierzchła ziemia i niebo i miejsca dla nich nie było. I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota, została otwarta, i osądzeni zostali umarli. Na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w Księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali. Również śmierć i piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali, i byli osądzeni każdy według uczynków swoich. I śmierć i piekło zostały wrzucone do jeziora Ognistego. Owo jezioro Ogniste to druga śmierć. Jeżeli ktoś nie był zapisany w Księdze Żywota, został wrzucony do Jeziora Ognistego. W literaturze teologicznej, sąd ostateczny określany jest także sądem powszechnym lub pomilenijnym, bo będzie po okresie tysiącu lat. Tak, nastąpi on po okresie Tysiącu lat królewskich rządów Chrystusa w niebiesiech, czyli po tak zwanym okresie milenium. Sąd ostateczny odbędzie się na Ziemi. Sąd ostateczny dotyczyć będzie wyłącznie ludzi niesprawiedliwych. Nie obejmuje tych, którzy skorzystali z Bożego Przebaczenia, zagwarantowanego przez zbawczą śmierć i zasługi Jezusa Chrystusa. Wyrokiem sądu ostatecznego, niesprawiedliwi Lucyfer i jego aniołowie ulegną unicestwieniu. W ten sposób definitywnie zakończy się historia grzechu. Dopiero wtedy, po sądzie ostatecznym, nastąpi paligeneza, czyli odnowa świata. Proctwa Biblii określają odnowiony świat nową ziemią. Wiele denominacji chrześcijańskich uczy o sądzie powszechnym, aczkolwiek w wielu wypadkach ich zrozumienie tego zagadnienia jest w większym lub mniejszym stopniu błędne. Ideę sądu ostatecznego spotykamy również w religiach niechrześcijańskich, a nawet w wierzeniach ludów starożytnych. Zbadajmy, Czego uczy Pismo Święte o sądzie ostatecznym? Przeanalizujmy dokładnie natchnione zapisy Starego i Nowego Testamentu związane z sądem ostatecznym. Chciałbym na początek przeczytać dwa wersety ze Starego Testamentu, będące proroczymi zapowiedziami sądu ostatecznego. Pierwszy z nich Znajduje się w księdze psalmów, w psalmie dziewiątym. A więc otwieramy księgę psalmów, dziewiąty psalm, i tam w dziewiątym psalmie interesuje nas werset ósmy i dziewiąty. Jest to psalm Dawidowy. Król Dawid napisał: Lecz Pan trwa na wieki. Ustawia na sąd tron swój: sądzić będzie świat sprawiedliwie, bezstronnie osądzać ludy. Mamy tutaj wyraźną ideę sądu Bożego. Drugi zapis, który chciałbym przeczytać, to Księga Kocholeta, czyli Księga Kaznodziei Salomona. I tam interesuje nas rozdział 12. I w dwunastym rozdziale przeczytam werset 13 i 14. Wysłuchaj końcowej nauki całości. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań. Bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem. Nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. A więc przeczytałem kolejny zapis Starego Testamentu, który wyraźnie nawiązuje do idei sądu ostatecznego, sądu Bożego. Również w Nowym Testamencie mamy mnóstwo natchnionych zapisów dotyczących sądu ostatecznego. Oczywiście, ja przeczytam dwa, myślę, że one w zupełności wystarczą. Pierwszy, który chcę przeczytać, znajduje się w Ewangelii Łukasza, w rozdziale dziesiątym. Autorem tych słów, oczywiście, jest Pan Jezus. W dziesiątym rozdziale i czternastym wersecie czytamy, co następuje. To też lżej będzie tyrowi i Sydonowi na sądzie, aniżeli wam, powiedział Pan Jezus. Kolejnym fragmentem Nowego Testamentu, który dotyczy idei sądu ostatecznego, jest natchniony zapis w Księdze Dziejów Apostolskich w 24 rozdziale od wersetu 24 po 25. Jest to historia, która wydarzyła się podczas uwięzienia apostoła Pawła w rzymskim więzieniu w Cezarei Nadmorskiej. Autor dziejów apostolskich zapisał, a po kilku dniach przybył Felix z żoną swoją Druzyllą, która była Żydówką. Kazał więc sprowadzić Pawła i przysłuchiwał się mu, co mówił o wierze w Jezusa Chrystusa. Lecz gdy zaczął mówić o usprawiedliwieniu, o wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie, Feliks zaniepokoił się. Na teraz dość, odejść. W sposobnej chwili każę cię zawezwać. A więc tutaj czytamy, że kiedy apostoł Paweł zaczął przedstawiać Feliksowi kwestie dotyczącą sądu Bożego, wtedy Feliks się zaniepokoił. A więc widzimy, że i w Starym, i w Nowym Testamencie natchnieni autorzy ksiąg biblijnych często nawiązywali do idei sądu ostatecznego. Teraz zastanówmy się nad podstawami prawnymi sądu ostatecznego. Na jakich podstawach prawnych będzie oparta procedura sądu ostatecznego? Kiedy studujemy Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, zauważamy, że dekalog, czyli dziesięć bożych przykazań, jest normą dobra i zła. W Nowym Testamencie, w liście do Rzymian, w rozdziale siódmym i wersecie siódmym, apostoł Paweł zapisał, cóż więc powiemy, że zakon to grzech? Przenigdy! Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Słowo zakon to jest to samo, co prawo. Wszak i o porządliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił nie pożądaj. Paweł wyjaśnia, że trudno nam byłoby określić, co jest dobre, co jest złe, co jest właściwe, a co jest niewłaściwe, gdyby nie Boże prawo, które dokładnie określa. Normy dobra i zła. Zaś apostoł Jan zapisał, że łamanie praw dekalogu jest grzechem. Ten zapis możemy odnaleźć w pierwszym liście apostoła Jana w rozdziale trzecim i w wersecie czwartym. Pierwszy list apostoła Jana. Rozdział trzeci i werset czwarty, gdzie czytamy: Każdy, kto popełnia grzech, i zakon przestępuje, a grzech jest przestępstwem zakonu. Z tego tytułu oczywiste jest, że procedury sądu ostatecznego będą oparte na dekalogu. Bóg będzie sądził na podstawie dziesięciu Bożych przykazań. W liście do Rzymian, w rozdziale drugim, pragnę przeczytać werset dwunasty. List apostoła Pawła do Rzymian, drugi rozdział, werset dwunasty. Bo ci, którzy bez zakonu zgrzeszyli, bez zakonu też poginą. A ci, którzy w zakonie zgrzeszyli, przez zakon sądzeni będą. A więc narody, które znały Boże Prawo, narody chrześcijańskie, będą sądzone na bazie dziesięciu Bożych przykazań. Drugą podstawą prawną sądu ostatecznego, szerszą podstawą Bożego wymiaru sprawiedliwości, będzie również Ewangelia. Czyli słowo Chrystusowe. I tutaj chciałbym odwołać się do Ewangelii Jana, rozdziału dwunastego. I w dwunastym rozdziale Ewangelii Jana przeczytać wypowiedź Pana Jezusa, zapisaną w wersecie czterdziestym i czterdziestym ósmym. Pan Jezus powiedział: A jeśli by kto słuchał słów moich. A nie przestrzegał ich. Ja go nie sądzę. Nie przyszedłem bowiem sądzić świata, ale świat zbawić. Kto mną gardzi i nie przyjmuje słów moich, ma swego sędziego. Słowo, które głosiłem, sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Ewangelia sądzić go będzie w dniu ostatecznym. Idąc dalej, musimy stwierdzić, że mamy jeszcze trzecią podstawę prawną sądu ostatecznego. Jest to najogólniejsza podstawa Bożej sprawiedliwości podczas procesu sądu ostatecznego. Będą to prawa natury, zwłaszcza w odniesieniu do ludzi i narodów nieznających Dekalogu i Ewangelii. I tutaj znowu pragnę powołać się na list apostoła Pawła do Rzymian, drugi rozdział i przeczytać wersety od 14 po szesnasty. Paweł zapisał, skoro bowiem poganie, którzy nie mają zakonu, z natury czynią to, co zakon nakazuje, są sami dla siebie zakonem, chociaż zakonu nie mają. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach. Wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Będzie to w dniu, kiedy według Ewangelii Mojej Bóg sądzić będzie ukryte sprawy ludzkie przez Jezusa Chrystusa. Tutaj czytamy. Że narody pogańskie, narody nieznające Pisma Świętego, nie będące narodami chrześcijańskimi, w zasadzie w swoim poczuciu sprawiedliwości, w swoim zrozumieniu norm dobra, z natury czynią podobnie, jak nakazują tego Boże przykazania, Boże prawo. Oni nie mają spisanego Bożego prawa, nie mają dekalogu, bo dla nich pismo święte nie jest autorytetem, nie czczą prawdziwego Boga, ale oni mają prawo Boże wszczepione w swoją naturę. Bóg tak stworzył człowieka, że wszczepił w jego naturę poczucie dobra. Jakby zapisał w jego sercu, swoje prawa. I tutaj apostoł Paweł napisał, wyjaśnia, że Bóg narody niechrześcijańskie będzie sądził według ich sumienia i według ich myśli. To będzie podstawa prawna. Tutaj mamy odpowiedź na pytania, które często mi zadają różni ludzie. A co z tymi narodami, które Boga nie znają, które gdzieś tam zamieszkują odosobnione rejony globu ziemskiego, zdala od cywilizacji, gdzieś w dżungli amazońskiej czy gdzieś indziej? Widzicie, tutaj mamy wyraźny zapis. Bóg będzie sądził te narody na podstawie ich myśli, na podstawie ich sumienia. Na podstawie ich zdrowego rozsądku, na podstawie ich poczucia dobra i sprawiedliwości. Treścią praw natury są najbardziej elementarne normy moralne, występujące właśnie we wspomnianym tutaj przez apostoła Pawła głosie sumienia. O głosie sumienia możemy również przeczytać w księdze proroka Izajasza. I tutaj otwieram księgę proroka Izajasza rozdział 30 i werset 21. Prorok w imieniu Boga zapisał: A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu. To jest droga w którą macie chodzić. Prorok w imieniu Boga wyjaśnia, że kiedy człowiek staje na rozdrożu dróg, staje przed decyzją jakąś w swoim życiu, to głos sumienia, ten cichy głos sumienia gdzieś tam z tyłu powie mu, to jest właściwe, to jest niewłaściwe. To zrób, tego nie rób. Tędy pójdź, tamtędy tędy, nie idź. A więc to są te podstawy prawne sądu ostatecznego: Boże prawo, prawa natury, głos sumienia, zdrowy rozsądek, myśli. A jakie będą zasady sądu ostatecznego? Jakimi zasadami będzie kierował się Bóg podczas sądu ostatecznego, orzekając wyrok na podsądnych? Podstawową zasadą, na której oprze się sąd ostateczny, będzie zasada świadomości. Wina osób świadomych niewspółmiernie przewyższa winę osób nieświadomych, pod warunkiem, że nie jest to nieświadomość z wyboru. Niezawiniona nieświadomość. Jest czynnikiem usprawiedliwiającym w pewnym stopniu winowajcę. Mamy ciekawy zapis wypowiedzi Pana Jezusa, odnotowany w Ewangelii Łukasza w rozdziale 12, werset 47 i pierwsza część wersetu 48. Pan Jezus powiedział: Ten zaś sługa, który znał wolę pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Nieświadomość z wyboru. Jest czynnikiem potępiającym winowajcę. O tym bardzo wyraźnie zapisał apostoł Paweł w swoim drugim liście do Tesaloniczan i tam w rozdziale drugim. A więc otwieramy szybciutko drugi list apostoła Pawła do Tesaloniczan, tam rozdział drugi. I w wersecie drugim będziemy czytali wersety od dziewiątego po dwunasty. Pisząc na temat zwiedzenia w dniach ostatecznych, na temat działalności antychrysta, który, który wielu ludzi wciągnie w otchłań yy, po prostu nieznajomości Boga i odstępstwa, Paweł zapisał tak. A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą wśród znaków i rzekomych cudów, i wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd tak iż wierzą kłamstwo, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. Apostoł Paweł zapisał, że Boża prawda w zasadzie dociera wcześniej czy później do wszystkich ludzi. Ale wielu Odrzuca miłość prawdy, która może ich zbawić. Wielu po prostu nie zależy na poznaniu Słowa Bożego, gardzą Bożą prawdą. No, z różnych przyczyn, krótko mówiąc, odrzucają możliwość poznania Pisma Świętego. Nie znając Pisma Świętego z własnego wyboru, stają się ofiarami zwiedzenia. Odstępstwa, a więc nieświadomość z wyboru jest na niekorzyść osoby, która, mając możliwość poznania Pisma Świętego, zlekceważyła tą okazję. Również świadome odrzucenie Bożej Prawdy i Zbawienia przesądza los winowajcy. Tutaj chciałbym powołać się na list apostoła Pawła do Hebrajczyków, rozdział 10, i przeczytać wersety od 26 po 29. Dziesiąty rozdział listu do Hebrajczyków, wersety od 26 po 29. Paweł zapisał, bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ile sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. A więc, świadome trwanie w grzechu, życie w świadomym grzechu, jest po prostu, no, przesądza o losie człowieka. Oczywiście nie do nas należy osąd, to Bóg będzie decydował, czy człowiek ten świadomie grzeszył, czy też nie. Kolejną zasadą, którą Bóg będzie się kierował podczas sądu ostatecznego, będzie zasada proporcji. Zasada proporcji została poruszona przez Pana Jezusa. Wypowiedź Pana Jezusa na ten temat zapisana jest w Ewangelii Łukasza i tam rozdziale dwunastym. A więc szybciutko otwieramy Ewangelię Łukasza, rozdział dwunasty i czytam drugą część wersetu 48. Pan Jezus powiedział: komu wiele dano? Od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. Inaczej mówiąc, od osób piastujących wysokie urzędy i stanowiska, mających szerokie wpływy i autorytet, od przywódców i duchownych, Bóg będzie wymagał więcej. Ponoszą oni większą odpowiedzialność niż zwyczajni, prości ludzie. Trzecią zasadą, która będzie brana pod uwagę podczas sądu ostatecznego, będzie zasada wzajemności. Ta zasada wzajemności również została przedstawiona przez Pana Jezusa w Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale. A więc otwieramy Ewangelię Mateusza, szósty rozdział. Czytam werset czternasty i piętnasty. Pan Jezus powiedział: Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i Wam Ojciec Wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec Wasz nie odpuści, Wam przewinien Waszych. To są słowa, którymi Pan Jezus skomentował fragment modlitwy Ojcze nasz. Kiedy wierni modlą się i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Na tym polega zasada wzajemności. Spodziewamy się od Boga przebaczenia naszych win, naszych grzechów, Ale my jednocześnie powinniśmy pamiętać, że Bóg oczekuje od nas, byśmy my przebaczyli naszym bliźnim, ich grzechy, ich winy wobec nas. Jeśli my nie jesteśmy gotowi na to, jeśli nienawidzimy ich, mścimy się, No Bóg podobnie, będzie ustosunkowany wobec nas. To samo również powiedział Pan Jezus, także w Ewangelii Mateusza są zapisane jego słowa, w wersecie pierwszym i drugim. Powiedział Pan Jezus: Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni, albowiem jakim sądem sądzicie, takim Was osądzą i jaką miarą mierzycie. Taką i Wam odmierzą. To jest zasada wzajemności. Jaki jesteś wobec bliźnich, spodziewaj się, że taki będzie wobec Ciebie Bóg. Jeśli jesteśmy wobec ludzi ciepli, serdeczni, życzliwi, gotowi przebaczać. Dążyć do pokoju, pojednania, Bóg to weźmie pod uwagę. I taki sam będzie wobec nas. Tymi samymi zasadami będzie kierował się wobec nas. A więc to są te trzy zasady sądu ostatecznego: zasada świadomości, zasada proporcji i zasada wzajemności. Co będzie przedmiotem sądu, co będzie badane na sądzie, czemu Bóg, Najwyższy Sędzia Wszechświata, przyjrzy się podczas procesu sądu ostatecznego. W Księdze Objawienia Świętego Jana czytamy, że na sądzie ostatecznym Będą badane nasze czyny, nasze uczynki. W księdze Apokalipsy, w rozdziale 20, pragnę przeczytać wersety od 12 po 13. Objawienie Świętego Jana, 20 rozdział, wersety od 12 po 13. Jest to zresztą są to zresztą wersety opisujące sąd ostateczny. Jan zapisał: I widziałem umarłych, wielkich i małych, stojących przed tronem, i księgi zostały otwarte. Również inna księga, księga żywota, została otwarta. I osądzeni zostali, umarli na podstawie tego, co zgodnie z ich uczynkami było napisane w księgach. I wydało morze umarłych, którzy w nim się znajdowali. Również śmierci piekło wydały umarłych, którzy w nich się znajdowali. I byli osądzeni każdy według uczynków swoich. A więc wyraźnie przedstawiono wizji Janowi, że Bóg będzie nas rozliczał z naszych uczynków. Będzie badał nasze czyny, nasze postępowanie. Na Sądzie Ostatecznym odtworzone zostaną również nasze wszystkie słowa, nasza mowa. One staną się również przedmiotem osądu. I tutaj pragnę powołać się na wypowiedź Pana Jezusa, zapisaną w Ewangelii Mateusza w rozdziale 12. Wersety 36 i 37. Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, wersety 36 do 37. Pan Jezus powiedział: A wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów Twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów Twoich będziesz potępiony. Wszystkie nasze słowa będą wzięte pod uwagę. Gdy nieraz czytam ten werset, no to jestem zaniepokojony. No bo przecież świadomie czy nieświadomie, ale ileż to niewłaściwych słów w ciągu naszego życia. Wychodzi z naszych ust, a przecież one też będą przedmiotem osądu Bożego. Bóg również wejrzy w głębie naszych intencji, naszych myśli, naszych uczuć. I tutaj pragnę się powołać znowu na wypowiedź pana Jezusa, zapisaną w Ewangelii Mateusza w piątym rozdziale. Werset 27 i 28. Pan Jezus powiedział takie słowa. Piąty rozdział Ewangelii Mateusza, werset 27-28. Słyszeliście, iż powiedziano: Nie będziesz cudzołożył. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. A więc tu jest mowa o naszych myślach. Patrzysz na piękną kobietę i budzą się w Twoim umyśle nieczyste myśli. To też Bóg będzie brał pod uwagę. To też Temu też będzie Bóg się przyglądał. I tak moi drodzy, dzisiejsza część naszego rozważania o sądzie ostatecznym dobiega końca. W następnym rozważaniu biblijnym na temat sądu ostatecznego zastanowimy się nad następującymi kwestiami. Pierwsza. Na jakich dokumentach i dowodach będzie prowadzona procedura sądu ostatecznego? Jakie akta sprawy? Będą na sądzie ostatecznym przedłożone. Każdy, kto miał do czynienia z sądami ziemskimi, świeckimi, to zauważył, ile tam jest różnych papierów, na których opiera się procedura sądowa. No właśnie, jak to będzie w odniesieniu do sądu ostatecznego. Druga kwestia, którą sobie poruszymy na następnym spotkaniu dotyczącym sądu ostatecznego, to odpowiedź na pytanie, w którym momencie przedstawionej w Księdze Apokalipsy historii odbędzie się sąd ostateczny, czyli kiedy on będzie miał miejsce, i jaka będzie kolejność wydarzeń związanych z sądem ostatecznym. To jest niezwykle ważne. Wielu tego nie rozumie. Trzecia kwestia, którą omówimy sobie na kolejnym spotkaniu, to kogo obejmuje sąd ostateczny? Czy sąd ostateczny będzie dotyczył wszystkich ludzi, czy będą jakieś wyjątki? No właśnie. Czy sąd ostateczny będzie dotyczył wszystkich ludzi? Czy będą jakieś wyjątki, czy będzie dotyczył jedynie pewnej grupy ludzi? No i czwarte, czwarty temat, który chciałbym poruszyć kolejnym razem, gdy otworzymy Księgę Apokalipsy i Biblię, i będziemy rozważali kwestię sądu ostatecznego? Skoro Bóg o wszystkim wie, bo przecież Bóg jest istotą wszechwiedzącą. A los każdego człowieka będzie wtedy już nieodmienny, to po co w ogóle sąd ostateczny? Jaki jest jego cel i sens? Po co wydłużać historię grzechu, żeby przeprowadzić sąd ostateczny, skoro on i tak już nic nie zmieni w życiu jakiegokolwiek człowieka? Ale o tym sobie powiemy następnym razem. Dziękuję za uwagę i przypominam, jeśli ktoś chce posiąść materiał z dzisiejszego rozważania, proszę napiszcie do nas, wyślemy Wam drogą internetową. No i oczywiście jeszcze raz przypominam, szanowni Państwo, szanowni Państwo, skorzystajcie z tej naprawdę ciekawej. Fantastycznej metody poznania pisma świętego, kursy biblijne. Wszystkie dane znajdziecie pod dzisiejszym programem. Dziękuję za uwagę. Amen.